Dobra, cześć w tym hałasie. Ja jeszcze bez makijażu, ale już po poradnej pielęgnacji. Pozbieram pranie, które musiałam powiesić na korytarzu, bo już niestety miejsca brak wszędzie. I tak się z Wami przywitam. Troszkę inaczej niż zazwyczaj. Trochę jestem czerwona na twarzy. Wczoraj zrobiłam sobie peeling, nałożyłam sobie tą maskę. Naprawdę dzisiaj obudziłam się taka świeża. Dobra, i mam nowe kluczyki z okienka wczorajszego. Ale nic, ja nie przedłużam. Zbieram pranie, tak jak mówię. I później się oczywiście widzimy w spokojnej innej trochę wersji. Na razie wolę sobie porobić, co trzeba. Jest 5:30. Łucysia moja ogląda bajeczkę już. Czekam, aż wstanie Ignasiu. Jak wstanie Ignasiu, zaczynam myć się porządki. Dzisiaj w planach sprzątanie takie perfekcyjne łazienki. Ignacy zajmie się kurzami w salonie, co już zdążyło się tam wykurzyć. I jakoś nam dzień zleci. Ja mam dzisiaj spotkanie z mamą, więc bardzo, bardzo się cieszę. Do później. Cześć kochani, otwieramy dzisiaj kolejne okienko w kalendarzu. Ignacy, szukaj okienka, mama zawiesi bombkę, którą Łucja ściągnęła, muszę znaleźć miejsce. Pięknie Łucja piszczysz, cudownie. Cześć kochana, cześć kochany. Dobra, i zaczynamy. Jakie okienko? 14. Uwaga, uwaga, uwaga. Gdy po tygodniu pracy mama źle się czuje, siada tam wygodnie i plecy masuje. Zmęczonemu tacie też ulgę przynosi. Odkąd on tam stoi, mamy o masaż nie prosi. A dziś ten wygodny, skórzany mebel pod podnóżkiem ma coś dla Łucji i dla ciebie. Mega zadowolony z prezentów. Łucja dostała takie naklejane kolczyki, zestaw gumek do włosów oraz bańki, które pozwoliła mi puszczać w domu pierwszy raz. Pomyjemy podłogi, a Ignacy dostał gry, bo tatuś mu zrobił cały zapas ostatnio, więc wsadziliśmy mu do okienka, więc już się cieszy jak nie wiem, ale nie uniknie dzisiaj sprzątania i czytanki, bo dzisiaj musimy troszeczkę poczytać, poszkolić, poćwiczyć czytanie. No nie. Spadła bańka na stópkę, ale to się nic nie stało. Słuchajcie, już wpuszczamy bańki w butach, bo przypomniała sobie, że przecież buty wczoraj dostała i szybko skarpety. Siup, buty na nogi. Piękne bańki. Dobra, krzywo stoicie, nie wiem gdzie Was tu postawić, żeby coś gadać, sprzątać przy okazji. Więc zaraz spróbuję to jakoś najpierw wyoperować kamerą, a potem się odezwę. Żeby nikt nie myślał, że jestem taka super perfekcyjna i mam wszystko zaplanowane pani domu, to słuchajcie, wczoraj robiłam ten peeling, o którym Wam mówiłam, co takie pali mi stopy, wypalił mi stopy i wszystko inne. No i oczywiście nie spłukałam wanny i wanna wygląda jak po wojnie. Ale powiem Wam, że mam genialny środek i to też żadna reklama, żeby nie było. Kiedyś też dostałam, oczywiście tak wszystko, z Zielko, pasta czyszcząca i powiem Wam, że ona domywa genialnie z mebli w ogóle Ignasia, wszystkie mazaki, których Łucja użyje. I ja myję tym właśnie wannę, zlew, troszkę tej pasty biorę na taką mokrą gąbkę i szoruję i jest po prostu
tak pięknie wyczyści, fugi tak samo czyści. Fajnie, bo to jest taka 99,5% naturalnych składników. Więc ja zajmuję się czyszczeniem tej łazienki i słuchajcie, jak wyżeruję łazienkę, to usiądę i trochę z Wami pogadam o takich minusach współprac, bo ostatnio Wam się spodobał ten temat, a to jest bardzo świeży temat, dlatego że spotkałam jej nawet bym powiedziała, że niemiła sytuacja dzisiaj i jestem trochę zirytowana. Najpierw bym chciała trochę z mężem pogadać, bo właśnie wrócił, więc chwilę z nim jeszcze pogadam, tak między sklepem a domem, a potem przyjdę do Was z tą właśnie wiadomością. Chociaż mam nadzieję, że zanim tutaj przyjdę, to się coś wyjaśni. Chociaż już tyle to trwa, bo że jakie dzisiaj kreski zrobiłam, jak w ogóle nie ja. Poszalałam, wiecie jak to jest z kreską? Króciutka tutaj, tutaj trochę dłuższa. To tą dorównam i prawie, że do włosów dochodzą te kreski. Już takie są długie. Dobra, ogarnię łazienkę. Dobra, postawiłam wodę do gotowania, bo chcę zrobić herbatkę i zaraz uciekam na trening, ale zanim trening, to usiądę i chwilę z Wami pogadam. Ignacy się tak śmieje tam, a nie mogę po prostu z niego, zaraz usłyszycie nie raz, pęka ze śmiechu co chwilę. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że coś nam się stało z telewizorem, tym najlepszym w domu, bo mamy w porze w salonie, bardzo w porze, ale mamy najnowszy telewizor u nas w sypialni. No i w tej chwili od wczoraj wieczora mamy przeniesiony malutki telewizor z pokoju gościnnego. Trochę ciężko się przyzwyczaić, dlatego że nasz telewizor ma głos i nie ma obrazu. Podejrzewamy, że to matryca i mąż pojechał, oddał go. Ja nie wiem, czy to Media Expert, jakie mam włosy w ogóle brzydkie. Nie wiem, czy to Media Expert, czy RTV Euralidę, któregoś z tych sklepów. I tam w promocji były gry na PlayStation i mąż tak zakupił Ignacowi, bo wiem, że Wam pokazywałam, co moje dzieci znajdą w kalendarzach adwentowych, no i podejrzewam, że wyjdzie taka niespodzianka. Ale w trakcie tego kalendarza u dzieci się czasami coś zmienia, dlatego że przychodzi mi coś do głowy innego, albo wejdę do marketu, coś zobaczę, dokupuję, więc dlatego te prezenty też się troszkę zmieniają, czyli na przykład to, co dzisiaj Łucja dostała, czyli bańki, naklejki te na uszy i coś jeszcze, to Wy to widzieliście, już Wam pokazywałam, że to dostanie, natomiast, że gry dostanie Ignacy, no to widzicie, taki przypadek, mąż mi wczoraj pokazał, mówię, dobra, posłuchaj, jutro to pakuję, a ten jutrzejszy prezent przechodzi na dalej. Więc tak to wygląda i tym sposobem też mogłam Łucji zwiększyć, by jednym prezencie troszeczkę więcej dostała. Dobra, to chciałam powiedzieć i chciałam Wam powiedzieć, właśnie usiąść z Wami chwilkę, pogadać o tej właśnie współpracy, ale może niech się ta woda ugotuje, bo bardzo mnie irytuje ten dźwięk taki za mną. Już kończę się gotować. A się zatrzęsł. Dobra, chyba już mogę gadać, nie? Się zaraz wyłączę. Dobra, więc słuchajcie, wyjaśniła się sytuacja, więc dobrze, że chwilę poczekałam z tymi emocjami mi, zanim Wam powiedziałam, bo jeszcze bym tam kogoś oczerniła, oczywiście tutaj wiadomo, bez nas i tak dalej, ale miesiąc temu jakiś miałam, na pewno miesiąc temu, miałam współpracę, która obowiązywała, w której mieliśmy umowę do podpisania, bo często mam współpracę takie, że słownie na mailu się dogadujemy, a potem po prostu, bo jak już współpraca dobiega z skutku, czy dobrze mówię w ogóle, dobiega końca, ja robię to, co im obiecałam, to wystawiam im fakturę i oni płacą. Tak najzwyczajniej i najczęściej na fakturze wystawiam od 14, czekajcie. Dobra, wróć od początku. Na fakturze przeważnie wystawiam jakiś termin do zapłaty, czyli na przykład, że usługa była wykonana 10, płatność do 24, najczęściej jest to 14 dni właśnie. Ale czasami mam współpracę, które polegają na umowie i jest to umowa, którą podpisujemy z dwóch stron. Najczęściej taką umowę wystarczy podpisać, zeskanować i im podesłać i na podstawie tej umowy działamy. No i na przykład w tej współpracy, którą aktualnie miałam taką umowę i w umowie
umowie było zapisane tak, że w momencie przesłania faktury oni mają 30 dni na przelanie pieniążków. No to już Wam powiem, że ja 6 wystawiłam fakturę, przesłałam im skan tej, wystawiłam fakturę, podpisałam umowę, 6 wysłałam im skan, więc mówię, do 6 grudnia powinni zapłacić. Dzisiaj jest dokładnie 14 i do tej pory pieniążków nie otrzymałam, no i napisałam maila. Okazało się, słuchajcie, w ogóle nikt mnie na maila, to nie tak. 6 nie dostałam pieniążków, 10 i do nich napisałam maila, 0 odpowiedzi. Dzisiaj jest 14, znowu ponowiłam mojego maila, znowu z tym samym pytaniem. No i dzisiaj dopiero dostałam odpowiedź, bo już byłam zirytowana, że nie mam żadnej odpowiedzi, 0 odzewu, a to firma, z którą nigdy nie współpracowałam, więc wiecie, nigdy nie wiadomo. Mój mąż do mnie mówi, wiesz, za długo miałaś fajnie, wszyscy zawsze się wywiązywali, ja mówię, no ale to chyba tak nie wygląda, że musi mnie coś dopaść i musi ktoś być nieuczciwy. No i tak pomyślałam, no i mój pierwszy raz się trafił i dzisiaj byłam troszkę zirytowana, że nikt mi po prostu nie odpowiada na te maile. Ale jak z Wami pogadałam, przeczytałam, a tu odpowiedź na maila, że nie mam płatności w związku z tym, że mojej umowy nie przesłałam tak jakby do ręki. Nie poszłam na pocztę, nie spakowałam jej w kopertę i nie wysłałam im. I to jest spowodowane tym, że nie dostałam pieniążków. Doczytałam umowę. No niech im będzie. Wiecie co, ja już od razu nadałam tą umowę, spakowałam w kopertę, nadaliśmy kuriera, więc dzisiaj ma odebrać od mojego męża, bo zabrał do sklepu ten list, bo to powiem Wam, nadanie z domu do kuriera, a iść na pocztę, stać w kolejce i zapłacić 2 zł mniej, to kompletnie mnie nie interesuje. Więc nadałam tą umowę, ale przeczytałam umowę i nie ma tam jednego takiego punktu, że dopiero kiedy oni dostaną umowę do ręki, ja dostaję przelew. Więc, no dobra, ja się kłócić absolutnie nie będę, więc napisałam dobrze, że przepraszam, że nie spełniłam ja warunków umowy, nie miałam pojęcia. Tylko troszkę mnie zadziwia, bo wiecie, takie firmy przeważnie, jak ja czegoś nie spełnię, czegoś nie zrobię, zaraz mam wiadomość. Pani Karolina, gdzie jest to? Powinniśmy dostać tamto. Wiecie, fajnie jak w jedną stronę, wywiązujesz się super, ale już w drugą stronę, jak już do płatności, to już wszyscy olali, a to już to tam mało ważne, nie? No dobra, przeżyjemy, to nic się nie stało, dostaną umowę, to mi zapłacą, ale wiecie, po prostu ja tak najzwyczajniej czekałam, oni nic nie robili, jakbym tak się nie odzywała, to bym sobie tak siedziała i czekała w domu, byłam przekonana, że skan tej umowy wystarczył w zupełności. Może jestem głupia, ale tak jak mówię, no pierwszy raz się z tym spotkałam, bo przeważnie właśnie skan wystarcza, najczęściej robimy to właśnie w formie po prostu faktury. Więc to i byłam taka, wiecie, zezłuszczona i dobrze, że nie nagrałam w tamtej, znaczy nie byłam tak strasznie zezłuszczona, ale wiecie, dobrze, że nie nagrałam z tamtymi emocjami, bo były niepotrzebne po prostu. Więc taka sytuacja mnie spotkała, więc doskonale dobrze czytajcie umowy, jeżeli coś Was niepokoi, już na następny dzień po prostu piszcie. Nie czekajcie tak jak ja, bo jak widzicie, czekałam na tą płatność i tak bym się jej nie doczekała, maila nie wysłała, bo do głowy mi nie wpadło, żeby to spakować w kopertę. A przez 6 lat mojej działalności na YouTube tylko jeden raz miałam taką umowę, którą, ale dosłownie było napisane, proszę podpisać, spakować, wysłać i dopiero, to raz w życiu, nie, że dopiero mi zapłacą, tylko że dopiero ta umowa będzie jakby obowiązywać. A tutaj ja wywiązałam się ze wszystkich warunków umowy, tak mi się wydawało przynajmniej, oprócz wysłania jej papierowo, tak prawdziwie, wiecie o co chodzi realnie. No ale dobra, kłócić się nie będę, bo nie jestem takim charakterem, żeby robić jakieś gówno burzą, nie wiadomo co, pierdołę. Dobra, więc to chciałam Wam powiedzieć i tyle. Dobra, uciekam, słuchajcie, uciekam na trening, bo szkoda czasu. Jeszcze chciałabym 2 talerze tylko umyć i lecę na trening. Ponownie. Przyszłam tutaj tylko po to, żeby się pożegnać. Ja już jestem po pielęgnacji wieczornej. Łucja siedzi w wannie. Właśnie idę ją położyć do łóżka. Dzisiaj ja też wcześniej się ogarnęłam, bo bardzo bym chciała się dzisiaj wcześniej do łóżka położyć. Słuchajcie, byłam z mamą w restauracji. Nagrałam Wam ciut, ciut, ciut. Proszę. Ale pięknie.
Wypiłyśmy pyszną herbatkę, podyskutowałyśmy sobie, taki babski wieczór sobie zrobiłyśmy i wróciłyśmy do domu, do swoich rodzin, do swoich obowiązków, więc ostatnio pielęgnujemy bardzo takie spotykania się tylko we dwójkę, bez całej reszty. Jeszcze właśnie czekam, aż siostra będzie mogła do nas dołączyć i będziemy się spotykać w trójkę. Dobra, i co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, to ja już zrobiłam trening, nie wiem, czy jutro pojedziemy na zakupy, bo rozważamy jeszcze czwartek, więc to wszystko wyjdzie w praniu jutro rano, ale my mimo wszystko, tak czy siak, widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani. Pa! Bo Lucja, chcesz wychodzić? Idziemy otwierać jeszcze kalendarze, ale dopiero jak położę tego brzdąca. Dzisiaj przy dźwiękach muzyki, słuchajcie, ale w pięknym otoczeniu otwieram kalendarze, przeniosłam je już dzisiaj tutaj, bo już Lucję przestały interesować. Tak, Ignacy może otwierać okienko 15, więc mogą sobie stać w takiej ładnej, świątecznej atmosferze, już nie muszą się chować gdzieś w pokoju gościnnym. Otwieramy okienko numer 15. Okej, okay, mamy tu jakąś saszetkę. Ignacy już otwiera kalendarz z biżuterią, a ja to sprawdzę. Maskę do włosów z kurkumą i z pomarańczą. Z biokurkumą i biopomarańczą, fajnie. No i w kalendarzu najpiękniejszym, najcudowniejszym. Bransoletka, ale jakże urocza. Zobaczcie, jaka śliczna. Jutro ją też założę na rękę. Oczywiście staram się wszystko to nosić. Zresztą nie muszę się starać. Jest tak wszystko piękne, że z przyjemnością. Dobra, kochani. To tyle tym pięknym, świątecznym jeszcze akcentem. Żegnam się z Wami. Widzimy się jutro. Pa!